To spróbujemy jeszcze do tej płyty dzisiaj sięgnąć. Adam na Facebooku, na profilu Klasyków Rocka uratował honor fanów muzyki rockowej jako takiej i słuchaczy w ogóle, bo prawidłowo, poprawnie udzielił odpowiedzi. Oczywiście Kim Marcello, czyli legendarny gitarzysta zespołu Europe, od wielu lat już poza składem podstawowym tej formacji wydaje solowe płyty. Ta poprzednia ukazała się w 2011 roku, ta najnowsza Judas Kiss, czyli pocałunek Judasza, trafi do sklepów w Polsce, nie wiem kiedy, ale na świecie ukazała się 5 kwietnia. Jest z nami i dziś, właściwie po raz pierwszy odtworzyłem wam pierwszy fragment tego materiału. Jak starszy czasu, to na pewno do niego jeszcze dziś powrócę. Jan napisał, że z okazji Black Sabbath nawet coś poklikam. Cześć wszystkim, mam płytę od soboty i powiem, że jak dla mnie to urywa dupę. Ostatni raz czekałem tak na nowy Heaven and Hell i w obu przypadkach się nie zawiodłem. Marzena natomiast donosi, bo rzadko pisuje, ale śpieszy z informacją, że doczekaliśmy się nowego albumu Editors The Weight of Your Love, który ukaże się 1 lipca. Ma nadzieję, że niektórych z was, czyli z nas też, ucieszy ta informacja i pozdrawiam. Pozdrawiamy Marzenę. To, co napisałem na Facebooku, to tylko powtórzę na antenie. Płyta Editorsów już leży na biurku. Nawet rozpakowałem, ale myślę, że będę się dzielił muzyką tej formacji za 2-3 tygodnie. Mamy czasu dużo, a płyt do grania jeszcze więcej. Przechodzimy do naszego dzisiejszego gościa, który rozmnożył się i widzę 3 gości w studiu. Witam panowie. Zaczniemy tak, od najmłodszego może, Maxa Szubę. Witam serdecznie, Artura Szubę i jeszcze do tego Lektera, czyli Tomasza Herbricha. Cześć panowie. Witamy. Szepty i krzyki. Napisałeś na Facebooku, że będziemy dzisiaj i szeptać, i krzyczeć, ale zanim to zrobimy, to ja bym chciał, żebyś opowiedział o tym projekcie, który się powoli rozpowszechnia w dobrych sklepach muzycznych, bo to z jednej strony jest płyta firmowana nazwą zespołu Inni, z którego zresztą się wywodzisz i który w tym roku będzie miał swoje 10-lecie. No, jakoś tak. Pod koniec roku chyba, październik, tak, listopad. Ale listopad. Ten album jest firmowany jako Inni i projekt LR. No i bardzo proszę opowiedzieć o tym. Dlatego tak wyszło, że dwie nazwy. Poznaliśmy się z projektem LR u naszego wydawcy ostatnich płyt, czyli megatotal.pl, i postanowiliśmy wspólnie coś zrobić. Tomek przy okazji tamtej płyty i innych neonowej robił nam remix i się zaprzyjaźniliśmy, postanowiliśmy jakieś kawałki wspólne wypuścić, a w międzyczasie Tomek dołączył do zespołu, zastąpił klawiszowca poprzedniego ale rozpoczęliśmy jako dwa osobne byty i tak do końca już w ten projekt został utrzymany, w sensie Szepty i Krzyki. Choć teraz funkcjonujemy już jako zespół też osobno pod tą samą nazwą. Już Szepty właśnie, i Krzyki. Tak, dokładnie. Tak. Zmieniliśmy trochę status na pełnoprawny, typowy zespół w pełnym składzie koncertowym. A było to w ogóle 3 lata temu. Tu się zaczęła ta przygoda od pierwszej wspólnej jakiejś piosenki. To sobie leżało. Myśleliśmy, że już się nie uda w zasadzie dokończyć tego. Zebraliśmy pieniądze, zaprosiliśmy różnych gości, bo to oprócz naszych zespołów trzeci, który produkował całość, czyli Wariacje.pl z Łodzi, gdzie nagrywaliśmy materiał, właśnie dzieci moje, czyli Max i Weronika wokalnie się udzieliły. Grzegorz Szczuchaj z Przestańcie. Zespołu szczecińskiego Przestańcie głos dał. Wariacje oczywiście też wystąpiły, oprócz tej części producenckiej jako muzycy. No i zaprosiliśmy dzięki naszemu koledze z innych, Romkowi Szymańskiemu, trafiła do nas 15-letnia wokalistka z mojego rodzinnego Choszcza, okolic, Martyna Żyta. No i śpiewa z nami też w składzie i tak, w telegraficznym skrócie. I w ten sposób niejako od tyłu zaczęliśmy rozmowę o tym albumie, ale bardzo dobrze. Mama Kasia pisze, pozdrawia serdecznie Maxa. Pozdrowisz mamę? Pozdrawia, ale po cichu. Kiwa głową, widziałem. Ja jeszcze chciałbym, bo
jak ktoś będzie brał się za biografię zespołu Inni, albo w ogóle Artura Szoby w przyszłości, to będzie miał niezły mezalians, niezłą układankę, którą niejako troszeczkę dzisiaj wyjaśniamy. Ale ja bym chciał, żebyś jeszcze powiedział, bo kiedy w zeszłym roku się spotkaliśmy, to wtedy prezentowaliśmy fragmenty płyty, którą przygotowywałeś, a bynajmniej nie są te nagrania obecne na tym albumie, bo to dotyczą Grzegorza Ciechowskiego rzeczy. No tak, tak. Myśleliśmy, że wcześniej uda się opublikować taki materiał w tym samym składzie, w sensie muzyków, ale nasza muzyka do wierszy Grzegorza Ciechowskiego. I ona jest rozpoczęta, nagranych jest kilka piosenek w wersji tak zwanej demo, one sobie leżą tam w studio. No ale w międzyczasie szepty i krzyki się rozkręciły, że tak się wyrażę, i chcieliśmy to już zakończyć. I na pewno się teraz wrócimy do Grzegorza i jego poezji. No, i na pewno to skończymy i podejrzewam, że pod szyldem już szepty i krzyki właśnie, ale oczywiście wspólnie z wariacjami nadal. Czym są, oprócz tego, że teraz już wiemy, że pełnoprawnym zespołem, szepty i krzyki? Manifestem muzycznym zebranych członków w składzie. No, trudno jest to opisać. No, zebrała się nas tak naprawdę na początku samej idei. Zebraliśmy się w jednym miejscu i zaczęliśmy tworzyć. I tak zbierały się kolejne osoby. Może to dziwnie brzmi, ale w końcu wyszedł z tego taki pierwotny produkt finalny, który potem przeistoczył się właśnie w całkowity zespół, w którym Artur prezentuje swoje teksty, natomiast prezentuje również swoje kompozycje, natomiast my jeszcze dopełniamy go właśnie muzycznie i również czasem tekstowo. No i nie jest to, trzeba zaznaczyć, tylko projekt muzyczny, bo tu są jeszcze fotografie, właśnie. Są wiersze, jest więcej tekstów opublikowanych w tym albumie niż zaśpiewanych. Współpracują z nami właśnie fajni fotograficy, całość graficznie ogarnął Marcin Nowak, który nam to tak fajnie oddał klimat tego, co muzycznie i tekstowo w środku jest. No ale wielu innych naszych przyjaciół i a organizacyjnie pomaga Kasia Szuba właśnie i no mówię, to straszny konglomerat różnych dziwnych ludzi, ale fajnie się pojawiło. Fajnie, przede wszystkim bardzo ładnie prezentuje się to wydawnictwo. Do słuchaczy ważna i cenna informacja. Ta płyta jest tylko w liczbie 500 egzemplarzy ręcznie numerowanych. Mnie się trafił z początku drugiej połowy. To oznacza, że już do sklepów trafiła większość tego materiału i trzeba powalczyć chyba, żeby zdobyć. To jest jedna szansa i niepowtarzalna, a potem już będzie problem. To znaczy ona jest dostępna oczywiście w wersji cyfrowej. Ale cóż z tej cyfry, skoro tu jest wersja taka, powiedziałbym, digipak powiększony do formatu DVD. Tak, bo to miało być taki od początku kształt takiego tomiku poetyckiego i stąd ten format nam odpowiadał najbardziej. Jestem ciekaw opinii naszych słuchaczy, bo rokowisko, projekt Szepty i Krzyki, czyli połączenie zespołu Inni i LR, tak przynajmniej opieramy się tego, co jest napisane na okładce. Jestem ciekaw, jak będą oceniali ową muzykę, bo to wypadkowa rokowych brzmień, industrialnych podkładów zdecydowanie. Robi się to bardzo klimatyczne, bardzo dobrze się tego słucha wieczorową porą, ale kiedy pojawiają się dziewczyny, przede wszystkim Martyna, to w dwóch nagraniach, to już właściwie mamy momentalnie do czynienia nawet z poezją śpiewaną. Więc dziś tych nagrań nie będziemy odtwarzać, ale zagramy trzy takie zupełnie od ciebie oddalone kompozycje. No i zobaczymy, co o tym napiszą nasi odbiorcy na Facebooku. To będzie utwór numer 2 na dobry początek, Separatysta.
słyszę i zwodzę ich, i zwodzę ich, chociaż wiem, że naszy i tłum zaciska smycz. Udaje, że nie boli mnie. No i w tym wszystkim zdecydowanie jest klimat i jest pomysł, ale o tym pomyśle chciałbym, żebyście jeszcze nieco więcej teraz powiedzieli. Szepty i krzyki, płyta i projekt, zespół Artur, Max i Tomek w studiu. To jest koncept album, ewidentnie. Przejawia się to i to bardzo mocno, widać to. Tak, mimo różnic gatunkowych, jeśli chodzi o piosenki, bo słuchacze no, nie wiedzą jeszcze, jak to w całokształcie wygląda, ale te piosenki są naprawdę bardzo różne, ale właśnie przez klimat, tematykę, która się na niej pojawia, wszystko jest zamknięte w jedną całość, tak. Tak, teksty bezpośrednio spajają taką jakby drogę od właśnie początku do końca. No i dochodzimy do bardzo ważnego momentu, dlatego, że tego jeszcze nie powiedziałem, to teraz muszę to podkreślić, że tej płyty bardzo ciężko słucha się wyrywkowo, tak jak dzisiaj teraz przy okazji rozmowy to robimy, bo najlepiej jest po prostu mieć ten album w domu i wysłuchać od pierwszego do ostatniego nagrania. Tematyka, teksty, no właśnie, mówcie panowie, od czego dotykają? Tak się przez ten skład, który się zebrał na płycie, te różnice pokoleniowe, tak? Max, który ma 6 lat, ja, który ma 40 kilka, który mam 40 kilka, no i poprzez kolegów jeszcze młodszych, no, zrobiło się tak symbolicznie mocno. I ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, kiedy zbieraliśmy te piosenki w całość, że to tak wyjdzie, a tu faktycznie jest jakby opowieść taka od dzieciństwa po śmierć po prostu. I o tym przemijaniu, o tym, co w międzyczasie gdzieś tam nam się w głowach roi, o takie codzienne trwanie, o miłości, o tym po trochu wszystkim jest na tej płycie, od po prostu. Brak akceptacji, wspomnienia, to wszystko się przejawia naprawdę w tekstach nawet. Czy te elementy niejako industrialne, które przewijają się na tym albumie, mają funkcję podkreślenia pewnych tematów? Czy ta przestrzeń może spowodować, że przeniesiemy się do innego wymiaru, że może będziemy się utożsamiali z tym głównym bohaterem? Jezu, nigdy tego tak nie odbierałem. Po prostu we mnie to siedzi i staram się to przekazać, to co we mnie siedzi. Nigdy do tego tak nie podchodziłem, także pytanie jest dla mnie totalnie szokujące. W każdym razie, no...
na pewno to może człowieka zabrać w zupełnie inny wymiar odbioru, dlatego że taka muzyka, nawet takie delikatne smaczki właśnie z tego nurtu, nie są może aż tak bardzo powszechnie znane, chociaż no, w chwili obecnej dominuje taka ostrzejsza muzyka elektroniczna, jeśli idzie o miejsca, nazwijmy to, publiczne, ale raczej nie tego typu i one również mogą pokazać człowiekowi jako takiemu, w jakim momencie się w chwili obecnej znajdujemy, ponieważ no, jak wiadomo, industrial to bezpośrednio maszyny i również my, jako ludzie, jesteśmy bezpośrednio od tych maszyn już uzależnieni. No i to są też takie dwa światy, bo które tutaj z Tomkiem nam się zderzyły. Ja, który post-punka raczej lubię, a on te właśnie industrialne klimaty i... No właśnie, Arturze, bo to było kolejne moje pytanie. Jak ty się odnajdujesz w tej stylistyce i czy to dla ciebie nie oznacza rozpoczęcia nowego etapu w twojej twórczości? No poniekąd tak. Bo z tego tak łatwo nie wyjdziesz. Nie, to już nawet zostało. No mówię, nam się po premierowych koncertach, które się odbyły w Łodzi i w Warszawie nie tak dawno, stwierdziliśmy, że to fajnie wychodzi, fajny klimat nam się udało wspólnie stworzyć i dlatego zostaliśmy jako zespół i myślę, że powstaną nowe produkcje i ten misz-masz, który nam się udało muzycznie stworzyć, dalej będziemy kontynuować. No, ważne jest właśnie połączenie tej arturowej postpunkowości oraz klimatu tego industrialu, ale też nie można przedobrzeć z tym drugim. No to samo tak naprawdę wychodzi. No tak, praktycznie kompozycje u nas wychodziły tak same z siebie, że to albo Artur, albo ja przychodziłem z pomysłem i to tak wychodziło. To nie było żadnego przeważania czy coś takiego. Zawsze było to dogrywane między nami, a tym bardziej właśnie wariacje to w studiu jeszcze wypracowały. Choć były. No były niektóre spięcia, ale... Ale szczęśliwie zakończone i właśnie na koniec pogodzone przez wariacje.pl, tak. No to muzyczna odsłona tej płyty druga z trzech i zmieniamy styl i generalnie przyspieszamy.
ależ można sobie akumulatory doładować przy takiej muzyce. No kwintesencja gatunku, zdecydowanie. Muszę was pochwalić, bo aż by się chciało słuchać od początku do końca w całej płyty właśnie, w tym stylu, w takim czystym industrialu wchodzącym takie dark wave'owe klimaty. Bolków już lada moment, aż się prosi zobaczyć was na scenie. Może za rok, może kiedyś. No w każdym razie słuchaczom widzę, zaczyna się też ta muzyka podobać właśnie w tej odsłonie, tak jak sądziłem. Adam napisał, już sobie oglądam to wydawnictwo, na obrazkach jest pięknie i brzmi obiecująco. Słuchacz z Bielska, bardzo dobry polski zespół, super muza w audycji. Dziękujemy. No, dziękujemy, naprawdę. To teraz spróbujmy pociągnąć ten wątek w wersji koncertowej. Jak to wygląda? Plany zespołu Szepty i Krzyki? Jesteśmy w czwórkę, tworzymy tą żywą odsłonę Szeptów i Krzyków. Ja, Tomek, wspomniany już Roman Szymański i Martyna Żyta. Na tych promocyjnych koncertach mieliśmy tylko takie zajawki tego, co na płycie, więc mieliśmy przygotowany tylko półgodzinny materiał, a w tej chwili w wakacje chcemy się już przygotować i grać pełnowymiarowe koncerty, żebyśmy mogli. No a na żywo najszybciej można nas będzie zobaczyć właśnie w Chocznie, już w najbliższy piątek, gdzie mamy taką naszą rodzinną, lokalną promocję płyty. Mhm, tak patrzę, książeczkę oglądam i nie widzę, zapytam, automat perkusyjny, jak rozumiem, rządzi w tych nagraniach? Na żywo? Nie, no na żywo to myślę, że będzie normalnie perkusista, ale w tym, co słyszeliśmy przed chwilką, ta końcówka była taka ewidentnie syntetyczna. Tak, bo staraliśmy się tutaj opierać właśnie głównie o brzmienia syntetyczne, aczkolwiek również wzbogacone o brzmienia żywe. No wiadomo, żaden syntetyk nie odda żywego brzmienia i tutaj właśnie przegrywa ta magia industrialu. Aczkolwiek... No wszystko po bożemu, jednym słowem. No, tak. Żywa jest też dogrywana perkusja. Tak, jest dogrywana na płycie, ale głównie właśnie przeważają brzmienia syntetyczne, jeśli idzie o podkłady. I koncertowo też jesteśmy bardziej też tacy, jest... jeśli chodzi o rytmikę syntetyczną, jak już mówimy. Zaglądam sobie do pięknie wydanej płyty, do książeczki i fragment tekstu. Uwodzicielsko, chjobową pieśni o tym, że nazajutrz zawisnę na klamce, paskiem przywiązany, do wczoraj albo mnie zabiją, zaraz po pierwszej kawie, wojną czy chorobą. Bóg nie dba o szczegóły i układ słów w niedzielnych modlitwach po mszy. Inspiracje. O, matko. Ja nie mam jakichś specjalnych lubię wielu autorów, nie odniósłbym się w tej chwili do jakiejś konkretnej postaci. To, co mi się w głowie kłębi. Ja to jestem takim pisarczykiem, który musi sobie dać od czasu do czasu upust. No, ludzie chodzą, nie wiem, do spowiedzi i to im wystarczy, a ja sobie takie spowiedzi sam robię na kartce i się jakoś oczyszczam w ten sposób. Raz się wypłaczę, raz wykrzyczę. No i takie to moje pisanie jest. Na ile to jest skuteczne? Często trzeba tak się oczyszczać? Jak mam stan szczęśliwości, to całe miesiące potrafię nie pisać w ogóle. To się najczęściej dzieje właśnie w jakichś gniewnych albo smutnych chwilach. Ach, żal się rozstawać, ale trzeba jeszcze wiele innych rzeczy dzisiaj zaprezentować słuchaczom. Tomasz Herbrich, czyli Lekter, Artur Szuba z synem Maxem, który obiecał, że coś na do widzenia tutaj na antenie 17 odezwie. Zobaczymy. Dziękuję wam, panowie, za obecność w studiu i z niecierpliwością czekam na koncertową wersję Szeptów i Krzyków, bo to zapowiada się od tej strony muzycznej wyjątkowo kazale. Dziękujemy bardzo. To teraz na koniec kolejny mój faworyt na tym wydawnictwie. Bawiłem się w wojnę, czyli kontynuujemy wątek industrialny już zdecydowanie, ale już takim dodatkiem metalowym wręcz. Max, coś mówi? Do widzenia. No, do widzenia, pięknie. I to był właśnie debiut wokalisty najmłodszego na tej płycie. Tak, najmłodszego? Czy najmłodszy, córka? Najmłodszy. No, proszę córka bardzo. To już jest duża kobieta. Szepty i krzyki, dzięki. Dzięki.
Ależ pięknie, prawda? A wszyscy zamilkli, nic nie piszą na Facebooku, na profilu Klasyków Rocka, więc czekam na opinię na temat szeptów i krzyków. A ponieważ jeszcze dużo muzyki dziś do zagrania, więc nie ma co przedłużać, przechodzimy do kolejnej płyty. Jak nie zagram jej teraz, to nie zagram dziś już na pewno. Więc jeszcze